Aby koncert mógł się odbyć i aby wszystkie instrumenty brzmiały harmonijnie, oboistka gra dźwięk A, aby pozostali muzycy mogli dostroić do niego swoje instrumenty. Słyszeliście te dźwięki? Zapewne wydały wam się hałaśliwe i mało przyjemne. Ale spokojnie, to tylko strojenie instrumentów. A zatem możemy zaczynać. Dzień dobry, drogie dzieci. Witam was bardzo serdecznie na wyjątkowym koncercie z cyklu Dźwiękomania. Koncercie zarejestrowanym specjalnie dla was przez Gdyńskie Centrum Kultury. Nazywam się Karolina Klawiter i zapraszam na koncert pod tytułem Skąd tyle dźwięków w Dźwiękomanii? A oto nasi wykonawcy. Obóz Quartet w składzie. Alisa Kopac skrzypce. Magdalena Maniewska – obój, Weronika Kulpa – wiolonczela, Joanna Krawczenko – altówka oraz gościnnie Benjamin Baczewski – klarnet. Thank you.
Kiedy muzyka zabrzmiała, a naszą salę bez reszty wypełniły przeróżne muzyczne dźwięki, chciałabym wam o nich trochę poopowiadać. Wyobraźcie sobie, że muzyka jest mową, a dźwięki to literki, słowa, zdania, którymi muzyka do nas przemawia, snuje przeróżne opowieści i rozmowy. Może się wydawać, że język muzyki jest bardzo prosty, bo ma zaledwie 7 liter, 7 nut, które obój już nam gra. I które to nuty zapisuje się na specjalnie dla nich stworzonym miejscu na pięciolinii. O tym, czy język muzyki jest taki prosty, zaraz się przekonacie. Ale na pewno jest świetnym sposobem na światową komunikację, bo nuty czyta się i pisze w ten sam sposób we wszystkich państwach i miastach na świecie. A zatem muzycy na całym świecie uczą się jednego, tego samego języka. Zobaczcie, jakie to proste. Zaraz. Ale dzięki czemu dźwięki szybują i wypełniają salę koncertową? Co takiego ludzie wymyślili i zbudowali, byśmy mogli je usłyszeć? Instrumenty! I tak przed wami, drogie dzieci, wyjątkowi goście i wyjątkowe, lśniące, uśmiechnięte i gotowe do koncertowania instrumenty. Skrzypce,
najmniejszy i najwyżej brzmiący instrument smyczkowy, w którym to dźwięk wydobywa się poprzez pocieranie smyczkiem strun. Obój. Instrument z grupy dętych drewnianych, o wyjątkowo pięknym brzmieniu, wyposażony w podwójny trzcinowy stroik. Wiolonczela. W przeciwieństwie do skrzypiec, które podczas gry trzyma się na ramieniu, stoi oparta na jednej nóżce. Altówka. Podobna do skrzypiec, ale nieco większa, o niższym, głębszym i łagodniejszym brzmieniu. Klarnet. Jego brzmienie dodaje charakterystycznego nastroju wykonywanym utworom. Instrument dęty drewniany z pojedynczym stroikiem. Zgodzicie się ze mną, że muzyczne dźwięki są pełne kontrastów. Mogą być ciche, głośne, ciężkie, lekkie, wysokie lub niskie. Posłuchajmy zatem dźwięków wysokich.
A teraz dla porównania w kolejnym utworze posłuchajmy dźwięków niskich. Jak sami wiecie, z liter budujemy różne słowa, które potrafią bawić, smucić, ranić albo rozweselać. Tak samo z nut tworzą się przeróżne muzyczne dźwięki, dzięki którym muzyka może zabrzmieć delikatnie, smutno lub energicznie. Może przypominać westchnienie, śmiech lub zwykły żart. A gdyby tak zebrać te wszystkie rozmaite dźwięki, zbudować swój własny utwór, swoją własną kompozycję. Co takiego jest potrzebne, co jest ważne? Na pewno melodia, czyli szereg dźwięków uporządkowanych według określonych zasad. Thank you.
Oprócz melodii potrzebny będzie również rytm, czyli szereg dźwięków uporządkowanych w określonym czasie. Potrzebujemy również taki element jak tempo, które określa szybkość wykonywania utworu. Można coś robić szybko, na przykład biegać po boisku szkolnym. Można też robić coś w żółwim tempie, kiedy jest upał na dworze, a my ociągając się leniwie, czytamy ulubioną książkę.
muzyczne tempo podczas trwania utworu może się również zmieniać i przyspieszać niczym pędząca piłka na boisku. Z języka włoskiego nazywa się to accelerando. Muzyczne tempo może też zwalniać, co w muzyce nazywa się rallentando. I wówczas rozpędzona piłka toczy się coraz to wolniej. Wszystko to nadaje muzyce odpowiedni nastrój i charakter. Drogie dzieci, a czy muzyce potrzebna jest głośność? Na co dzień każdy z nas rozmawia to cicho, to głośno. Czasami nawet mówimy szeptem, gdy powierzamy komuś swoją tajemnicę. W muzyce siłę dźwięku określa dynamika, a do najczęściej stosowanych określeń dynamicznych należą piano i forte, co z włoskiego oznacza cicho lub głośno.
Myślę, że teraz już wiecie, jak zbudować swój własny utwór, swoją własną kompozycję. Jeżeli dodacie do tego jeszcze taki element jak artykulacja, czyli sposób wydobywania dźwięku, kompozycja będzie udana. Sposób wydobywania dźwięku jest ściśle związany z rodzajem instrumentów. I tak na instrumentach smyczkowych zamiast smyczkiem można szarpać struny palcami. Ten sposób gry nazywa się pizzicato. Na wszystkich instrumentach można jednak uzyskać dwa podstawowe rodzaje artykulacji. Legato, łącząc ze sobą płynnie dźwięki. Staccato, czyli odrywając je, grając krótko i ostro.
Myślę, że podobał Wam się przykład obrazujący staccato, grany przez jednego muzyka. A teraz zagramy go w kwintecie. Mam nadzieję, że ta krótka lekcja muzyki wprowadziła Was w świat muzycznego języka. I teraz już wiecie, skąd tyle dźwięków w dźwiękomanii. Uczcie się tego języka jak najwięcej i znajdujcie na to czas, bo to najpiękniejszy język świata. Dziękujemy za uwagę i do zobaczenia na żywo w Konsulacie Kultury. A w koncercie udział wzięli Oboz Quartet w składzie, Alisa Kopacz skrzypce, Magdalena Maniewska obój, Weronika Kulpa wiolonczela, Joanna Krawczenko altówka oraz gościnnie Beniamin Baczewski klarnet. Karolina Klawiter, koncepcja i prowadzenie.